Cześć, oto mój nowy nabytek. Kolumny głośnikowe, trójdrożne, podłogowe, Unitra Tonsil ZG40C. Tutaj dostałem w prezencie, no, ten kolumny są używane. To jest jedna kolumna lewa i ta prawa kolumna. I to jest prawa kolumna. I teraz zaprezentuję, jak to wygląda, te kolumny. A tutaj jest tabliczka Unitra Tonsil, charakterystyka ciśnienia akustycznego zmierzona w komorze bezachowej. Tutaj jest wykres, ilość decybeli, częstotliwość, a tu wykres to jest. Tu są tony wysokie i tutaj są tony niskie. Moc nanomiona, znamoniona, no, jeszcze raz, chwileczkę. Moc znamionowa 40 W. Impedancja 4 ohmy. Tutaj jak widać dwa głośniki niskotonowe. Na górze jest problem, tu musiałem było przykleić taśmę izolacyjną, bo ta cewka się odkleiła się od tej membrany. Więc musiałem skleić taśmę izolacyjną taśmą. Ale to niestety to nic nie pomaga, więc będę musiał kupić ten klej do klejenia naprawy tej cewki z membraną. Więc to niestety tak, coś źle gra niestety. Tu się odbija, drga to. Natomiast na dole na drugi głośnik niskotonowy dobrze działa. A tutaj jest głośnik średniotonowy i to też dobrze działa. A tutaj jest takie coś, ale to nieistotne. A tutaj jest wylot bass reflex. Te dwa głośniki niskotonowe ma moc 40 W razem. To znaczy nie razem, osobno. To jest 40 W, to jest 60 W, a to jest 5 W. Bo to jest głośnik średniotonowy, a to są głośniki niskotonowe. I tu jak widać w czasie transportu urwał mi się ten kawałek drewna. I te dziurki były, tu są dziurki, bo tu były przykrypcone te uchwyty metalowe, bo to było powieszone w ścianie, A tutaj z tyłu, jak widać, jest terminal głośnikowy. Kabel czarny z paskiem białym. To jest plus, a cały kabel, cały czarny, to jest minus. I jeszcze zobaczmy drugą kolumnę. Prawą. To było lewa, teraz zobaczmy prawą. Tutaj też jest, to jest samo co w lewej kolumnie. Też jest to samo co w lewej kolumnie, to też jest to samo co w lewej kolumnie. A tutaj na górze głośnik niskotonowy, to teraz już dobrze działa, bo niestety ta membrana była uszkodzona, więc musiałem skleić tą membranę, ten głośnik musiałem skleić membrany za pomocą taśmy izolacyjnej. A ten głośnik na dole to samo, to znaczy głośnik niskotonowy dobrze działa, tylko niestety cewka jest pognieciona, ale nic się nie stało, cały głośnik działa. A to jest głośnik średniotonowy, tylko że niestety nie działa, prawie nie działa, bo ta cewka jest jeszcze bardziej pognieciona i jest popsuta niestety. Do głośnik jest popsuty niestety. Więc ten głośnik jest do wymiany.
będę musiał ten głośnik wymienić na ten uszkodzony, na ten sprawny. I w tym jest problem. Ten głośnik niestety prawie nie działa. Tamtej lewej kolumnie był ten z tyłu, ten czcionka czarna. O, i jeszcze tutaj to jeszcze wielka dziura. Bo też była właśnie na ścianie. To był przykręcony uchwyt do wieszania na ścianie. O, tu jest beżowy kolor to jest z tyłu tej ścianki. Z tyłu tej kolumny to jest ścianka beżowa. W lewej to jest czarna, a w prawej to jest beżowa niestety. I tutaj jak widać terminal głośnikowy. Zacisk głośnikowy to jest. I te kolumny są podłączone do tego wzmacniacza Denon A520AE. No dobra. Teraz przetestujemy jak to działa. Teraz przetestujemy jak to działa. Ten głośnik dobrze gra teraz. Bo jak połączyłem tą piosenkę z naukowych sound, Die Figure Blank. Yeah. A tutaj jest wylot Bass Reflex. Kabel od cewki się przerywa, dlatego nie działa niestety. I to jak widać cewka, jeszcze ja tam, jak powiedziałem, ta cewka jest pognieciona trochę, ale nic się nie stało, ale cały głośnik działa, ten niskotonowy. Dobrze działa, dobrze gra. No dobra. I co? Jak wam się podoba te moje kolumny?
No. No i jak słychać, dobrze, dobrze gra. Na razie dobrze grają te kolumny, ten tylko dwa głośniki niskotonowe w tej chwili dobrze działają. I to też, ten średniotonowy też dobrze działa. Natomiast ten prawej kolumnie te dwa niskotonowe również to samo, też dobrze działają. Tylko jest problem z tym głośnikiem średniotonowym. To właśnie ten i dlatego właśnie muszę to wymienić obowiązkowo. I taki jest problem. Nie może być uszkodzony, musi być sprawny tak ten głośnik średniotonowy. Obowiązkowo muszę wymienić ten głośnik średniotonowy uszkodzony na ten sprawny. Żeby dobrze grał ten głośnik, który będzie wymieniony. No dobra. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś więcej tych filmików, to wymyślajcie mądrze, a nie głupio. I piszcie komentarze, jak podoba się te moje, kolumny głośnikowe. Te podłogowe, trójdrożne. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i pozdrawiam wszystkich moich widzów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.